Pomimo, że rok 2020 przyniósł największy spadek globalnego śladu węglowego, to już w 2021 roku emisje gazów cieplarnianych wzrosły o kolejne 6%. Czas pandemii, w którym gospodarka zwolniła, udowodnił, że na emisyjność możemy mieć wpływ. Zacznijmy działać. Neutralność klimatyczna, choć może wydawać się odległym celem, jest realna już dziś. Dzięki ograniczeniu emisyjności poprzez redukcję nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, wsparcie bioróżnorodności i żywotności gleby, Europa może już dziś wpłynąć pozytywnie na środowisko. Jak? Przestawiając się na nową formę produkcji. Rolnictwo regeneracyjne. Po pierwsze, poprawia strukturę gleby, ekosystemu glebowego i optymalizuje bilans składników odżywczych. Ponadto wiąże dwutlenek węgla z atmosfery, co prowadzi do redukcji całkowitej emisyjności działalności człowieka. Zatem rolnictwo regeneracyjne to najprostsza forma redukcji emisyjności. To wcale nie takie skomplikowane. Wielu producentów rolnych już teraz stosuje rozwiązania takie jak płodozmian, poplony czy mieszanie słomy z glebą. Zaletą wdrożenia rolnictwa regeneracyjnego jest nie tylko pozytywny wpływ na środowisko, ale także związany z nim dodatkowy dochód. To kredyty węglowe, które mogą być generowane z rolnictwa regeneracyjnego i sprzedawane do firm, które chcą kompensować swój ślad węglowy. Rolnictwo regeneracyjne to nie tylko rolnicy. Wdrożenie tych zasad wymaga współpracy całego łańcucha wartości. Dołącz już teraz do rolników regeneracyjnych. Dowiedz się więcej na agronomist.pl.